Złącze gniazdo Molex MiniFit 6-pinowe. Prezentowany komplet zawiera obudowę i 6 konektorów. Link, gdzie je nabyłem, zostawię w opisie filmu. Do zaciskania potrzebna będzie zaciskarka. Na moje potrzeby serwisowe używam to narzędzie. W tych konektorach rozróżniamy dwa typy zacisków. Tak wygląda to w powiększeniu. Pierwszy zacisk dla przewodu odizolowanego. Drugi zacisk dla przewodu z izolacją. Izolacja nie może wchodzić nam do zacisku pierwszego. W pierwszej kolejności zacisnę przewód odizolowany. Dobieram odpowiednią matrycę. Sprawdzam, w którym miejscu matrycy jest najmniejszy luz. Tutaj jest idealnie. Następnie wsuwamy przewód i zaciskamy. Pierwszy zacisk i następnie pozostaje nam jeszcze zacisnąć zacisk dla izolacji. Analogicznie postępujemy dla pozostałych. Przygotowane konektory pozostaje nam już tylko wsunąć do obudowy. Jest tylko jedna możliwość ich umieszczenia, czyli jeżeli na przykład bym chciał wsunąć to odwrotnie, nie uda mi się w ogóle umieścić takiego konektora w obudowie. Wchodzi bez oporu. Na końcu słyszymy taki charakterystyczny klik. I gotowe. We wcześniejszym filmie prezentowałem złącze wtyk. Ono jest kompatybilne z tym gniazdem. Dodatkowo mamy tutaj takie zabezpieczenie przed samoczynnym rozłączeniem. Aby wysunąć konektor z takiej obudowy, potrzebne będzie specjalne narzędzie. Ja używam takiego dedykowanego do złączy Molex Fit. Działa to na takiej zasadzie, że po wsunięciu do obudowy tutaj są takie małe wąsy, jak widzimy, w ten sposób zostaje zwolniona blokada. Czyli wsuwam, blokada zostaje zwolniona i mogę bez problemu wyciągnąć konektor. To tyle w tym odcinku. Życzę Wam miłej i bezpiecznej pracy. Cześć.